Niełowicką, panią skarbnik. Panią skarbnik Annę Ziębę, wszystkich tutaj zebranych gości, przyjaciół naszej małej ojczyzny, panią prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Golczewie Janinę Kołodziejską, przepraszam. Mieli do nas jeszcze dotrzeć aktorzy z Nowogardu, ale nie widzę. Chyba może tu jeszcze, może jeszcze dotrą, tak? Ale dzisiejsze spotkanie poświęcone jest promocji walorów przyrodniczych lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Gmina Przybiernów w 2020 roku za pośrednictwem tegoż stowarzyszenia złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na działanie pod tytułem Wdrożenie w gminie Przybiernów działań promujących lokalną grupę strategię rozwoju. Całkowity koszt operacji to 60 200 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 38 228 zł. Cała operacja realizowana jest w trzech etapach. Promocja wiedzy historycznej, już częściowo nam się to odbyło, pozostała tylko jeszcze wystawa walorów przyrodniczych, dzisiejszy dzień i jutrzejszy, znaczenie rzek, jezior w naszym ekosystemie. Zapraszam Państwa do obejrzenia niezwykłej historii osady Przybiernów w wykonaniu nieformalnej grupy teatralnej Razem z Przybiernowa. Zapraszamy. No, nareszcie trochę spokoju. Oj, ciężki był ten dzień dzisiejszy. Oj. Właśnie. No, dzisiaj coś połów był nieudany. Przeszkadzała zbyt duża fala. Wiało, a tak było coś tak dziwnie i nieswojo. Co ty? Ty, a widziałeś, jak ci tam z tej drugiej łodzi odpłynęli? Ty, i to dość daleko, jakby ich zniosło. Ty, i wydawało mi się, że coś za sobą ciągną. No, ja też tak sobie pomyślałem i nawet przyszło mi do głowy, no, że coś ogromnego zrobi. I wiesz co, poczułem? No. Taką zazdrość. No, nie dziwię ci się. Ach, napracowali się, to niech mają. To. O wilku mowa. A ty coś taki zdyszany? A gdzie Antek? Długo ci nie było. Aj, dajcie spokój, cholera, co za dzień. Zobaczcie, takie coś wyciągnęliśmy z wody. O, i to z jakim trudem, bo coś jakby ten wór trzymało. A jak tylko udało nam się wydobyć ten wór z wody, to mało łodzi nie przewróciło. A wtedy, słuchajcie, stało się coś, w co ciężko jest w ogóle uwierzyć, a co dopiero wam opowiedzieć. Ja nawet nie wiem, od czego ja mam zacząć. Aj, dajcie spokój. Co się stało, co chodzi? O rany, mów, bo ja nic z tego nie rozumiem. Dobra, więc słuchajcie. No. Jak tylko udało nam się wydobyć ten wór z wody, a jak wspominałem, nie było łatwo, bo fala była ogromna, to wtedy nad wodą pojawiły się teraz, słuchajcie, dwie przezroczyste zjawy. W pierwszym momencie myślałem, że mam jakieś omamy albo słońce odbija się od wody, ale nie, to coś dalej było. Więc pytam Antka, czy też widzi to, co ja, ale on jak wryty, jak zhipnotyzowany. Więc jak tylko dotarliśmy do domu, uciekł do domu, jak poparzony. No tak, to są strzępy jakby jakiegoś wora. Ty, ale to jakiś dziwny splot to ma. Ty, patrz, a tam kto? Jakiś dzikus, przebieraniec, ty. Przebieraniec? Nie, to jakiś obcy, nie z naszej wsi. Hej, coś ty za jeden? Swój. I nie swój. Ale nie wiem, czy chciałbyś wiedzieć. Przedstaw się, to zobaczymy. Belzebub mnie zwoł. Belzebub? To jest diabeł. Diabeł? Spokojnie, spokojnie, bez paniki. Przecież uprzedzałem. Więcej wiary mym słowom. Nic wam nie grozi. To dzięki wam jestem wolny. Dzięki wam?
To po co tu przyszedłeś? Zaraz, zaraz. To my ciebie uwolniliśmy? My? Nie wszyscy. Ty i ten twój kumpel tchórz. Nie wiem, co wami kierowało. Chciwość? Czy ciekawość? Absit! Nie ma znaczenia, po co wypłynęliście tak daleko. Dla mnie ważne jest, że uwolniliście mnie z kary piekielnej za mą porażkę w pojedynku z chłopem. Tak, z chłopem i to z tej waszej wsi. Teraz tylko czeka mnie jeszcze krótka wędrówka ziemska po waszym terenie i może uda mi się w ciągu doby wymyślić coś, co zadowoli mojego wielkiego pana Asmodeusza i odzyskam pozycję w piekle. Ty miałeś pojedynek tu z kimś od nas? Z naszej wsi? Nie. Tak! A jakby mało tego było, to jeszcze baba mnie okpiła, wydutkała. Ale to już inna historia. Dlatego tak zostałem surowo ukarany przez jego wielkość Asmodeusza. Nawet nie jesteś taki straszny. Tylko te rogi, ten ogon, to ci uroku nie dodają. Zostaw! Nikt nie będzie mnie znieważał. No już dobrze, dobrze. Nie denerwuj się tak, bo pożar wywołasz. No. Chłopaki, ogarnijcie tego na wszelki wypadek. Ale co z ciebie za diabeł, skoro przegrałeś pojedynek z chłopem? Gadaj, jak to było? A? No, pogadaj. Opowiem wam, choć to nie jest dla mnie łatwe. Bo trudno jest się przyznać do błędu, porażki. Ale na tym właśnie polega moja pokuta. Historię mojej pierwszej i drugiej kreski musi poznać świat. I wtedy dopiero zostaną mi przywrócone moje diabelskie prawa w czeluściach piekielnych. Mam na to 24 godziny. Oddalę się teraz nieco, bo na mnie patrzycie, a wstyd mnie pali. Nie, cię pali. Ale wymyślił. Dawno, dawno temu, to wszystko jak okiem orła sięgnąć, było ogromnym terenem leśnym. Poza morzem żadnych wód nie było. I zaczęli pojawiać się pierwsi osadnicy. Nie było im łatwo. Tarczowali gęstwinę, budowali domostwa, przystosowywali ziemię kawałek po kawałku, by coś uprawiać. Hodowali zwierzęta, ptactwo, bo dzikiego nie zawsze dało się upolować. Dla mnie, przyglądającego się z ukrycia ich mozolnej pracy, było to niezrozumiałe, ale i zabawne. Mogłem im dokuczać, a to pożarem, a to pomorem zwierzyny, a to poryłem zagony, a oni obwiniali dziki. W końcu ta zabawa mi się znudziła. Im chyba też, bo postawili na polanie krzyż i często się przy nim zbierali. Wtedy już mi nie było wesoło, a za dotychczasowe moje działania szef mnie nie nagrodził. Więc postanowiłem zrobić coś niezwykłego. Dawno temu w kraju nadmorskim żył gospodarz z darem nadludzkim, wręcz boski. I nie był zamożny, więc trafił go smutek, bo dobrze rozumiał, czego to skutek. Jęczy i kwęk, rzuca się w pościeli. I spać nie może to Boże stworzenie. Choć bogobojny ma dziwne marzenie.
Ma problem nie lada. Oj. Złe sny męczą. To biada. I rozum się miesza. Więc wstaje. Przed krzyżem ramiona zwiesza. Żyć we wsi niełatwo, bo jak nie byk czy krowa, to zdycha ciele. Choć kurek sporo w obejściu skromnym, co mam przekazać swoim potomnym? Puchnie mu głowa od myśli na tłoku. Czy mocy nieczystych nie wezwać na boku? Razu jednego budzi go dziwny stuk. Skurczył się biedak od czubka głowy do stóp. Nie śmie spod pierza wystawić, choć nosa drży cały strachem. Lecz zerka z ukosa, a tam przy oknie mgłą nocy zasnutym stoi ktoś dziwny, w but jeden obuty. I wbija swe ślepia w przerażonego, więc chłop już wiedział, czart przyszedł po niego. Duszę odebrać chce mu bezsprzecznie, bo myślał bezbożnie, bo myślał zbyt grzesznie. Zły jest na siebie i rozum nieczysty. Uniósł się, patrzy na twór ten wieczysty. Po coś tu przylazł? A czemu mnie nękasz? A diablik się ruszył. Sprytny potworek, pomysłów kuszących ma cały worek. Jest już u nóg gospodarza i proponuje, zachęca gorąco. Wzywałeś mnie, człecze, myślą ułomny. Oj, to po cichu. Na przykazania wielkiego niepomny. Wzywałeś mnie w myślach co noc prawie. Więc przybywam do ciebie w tej ważnej sprawie. Belzebub mnie zwoł. Przybywam z pomocą, lecz duszę mi oddasz właśnie tą nocą. Będę ci służył wiernie aż do śmierci. Bo wiem, co ludzie chcą, a co ich kręci. Każdy czyn twój zły w dobro chętnie zmienię. Twe życie otoczę swoim ramieniem. Uśmiechem kwituje swoją wypowiedź. Wie, że dla chłopa to straszna zapowiedź. Ma dużo słabości, to sprzyja czarta radości. Człek chciał zmiany, inności, lecz w tak krótkim czasie ma oddać duszę? Rzekł ostro. Teraz odpowiedź dać muszę? Czart na to okiem błyskając jakże zajadłym. Nie truć się, człeczyno, spokój cię zbawi. Czas mam, mnie czynu gorączka nie trawi. Wtem chłop na koncert wpadł doskonały. Wszak ciemność nocy to moment wspaniały. Odrzekł więc. Dobrze. Co dobrze? Niech nim pierwszy kur zapieje, dół wielki wykopie, wodą zaleje, a w nim niech ryby dorodne pływają, wsi całej obfitej żywności dostają. I niech każdy rad wielce będzie, że w domu jego jadła przybędzie. Wymyśl. I widzi niepokój czarta. Więc przypomina raz jeszcze uparcie, by większe zrobić wrażenie na czarcie. Nim pierwszy kur zapieje i jednieje, dzieło już skończone, wodą zapełnione, ty weźmiesz mą duszę według umowy. Słowa dotrzymam, na wszystko gotowy. Czart nie jest głupi. Słowa chłopa kuszą. Więc zgadza się, choć czuje, że podstęp mieć muszą. Dobra. Ale tu mi podpiszę, bo ci nie wierzę. O nie. O nie. Dobra. Dobra. Będzie.
Co? Idę zrobić porządek u siebie i idziemy pomogę w drogę. Ci. Dobra, chodź. Diabelski porządek musi być. No co tak długo? Już. A nim wyruszymy w tę naszą podróż, moją naletność ze siły wspomóż. Ja? No. Ja nie potrzebuję, ty martw się o siebie. Masz rację i wszyscy święci w niebie. Idziemy w podróż. No to prowadź. Chłop wiedzie czarta ścieżkami leśnymi, polami, wzgórzami, rowami trudnymi. Gdzieś ślepia się mienią różnymi barwami, to gasną, to migną jakimiś skrami. Lecz chłop się nie lęka. Chłop dobrze to czuje, że diabeł go straszy i oszukuje. Diabeł go straszy i oszukują, bo droga dość długa, droga dość kręta. Są już na miejscu. Pracę czas zacząć. Chłop ręką wskazał kierunek prac znacząc. Tu zacznij kopać. Tu? Tu. Z diabelską złością przystąpił do dzieła. Dżedarn pazurem, furia go nagłaśnieła. Człek zaś cierpliwie przygląda się pracy. Czas diabłu ucieka, więc dobrze to znaczy. Jak to? Koniec dzieła to szybko przybywa, a niezwygranej nadziei ubywa. Czartowi moce piekielne sprzyjają, bo siły nieczyste do dzieła też mają. Uwija się sprytnie, zysk z duszy będzie, uznanie w piekle na zawsze zdobędzie. Ojej, chłop swej rozpaczy niewiele myśląc, z tak wielkim strachem za dłońmi twarz swą kryjąc, w trąbeczkę je zwija i dmucha co sił. Kokoryku! Kokoryku! I kur się odezwał, jakby z niego drwił. Towarzysz pierzasty z bliskiej zagrody. Bies jak oparzony skoczył i zniknął gdzieś nad wodą. Tak. Diabli już chłopu nic zrobić nie mogą. Bogobojny dłonie w podzięce złożył, że choć niemądry, chwili zbawczej dożył. Piękna to będzie okolica. Jutro świtem przyjdę na te wody czyste, bo branie ryb będzie to oczywiste. Pamiętaj, wnów księżyca, nie jest bezpiecznie. Toń wody kotłuje, wiruje tanecznie, nęci swą barwą rybata każdego. Wabi uściskiem szatana skrytego. I tak więc uznano. Przy braniu w Czasnowiu nie wychodź po rybę, a będziesz przy zdrowiu. Więc dla pamięci oraz ku przestrodze, przybier nów. Tak zwą osadę, tą, tu, przy drodze. A to stąd nasza nazwa. O, nigdy bym na to nie wpadł. I ryb taka mnogość, a to go gospodarz wykukurykał. My mamy nazwę jezioro ryby, a ty co? A gdzie on się podział? Uciekł, gdzie pieprz rośnie, zawstydził się i nie ma. No i tak dobrze, że się przyznał. No i dobrze, my dzięki jego klęsce mamy świetną okolicę i nazwę. Przybiernów! Przybiernów! No to się cieszmy i zaśpiewajmy. Był raz ktoś, kto go znał. Czart Wodzirej wprost szalał po świecie. Sztuczka raz, sztuczka dwa, a nad morzem osada, co wiecie. Pięknie tam, mówię wam, i śpiewajmy choć nie w kabarecie. A bies mamił i całą osadę w ruch wprawił.
więc wszyscy śpiewajmy dziś tak. Cała gmina śpiewa z nami, bijąc brawo, że nazwę już mamy. A w tym parku nad parkami też bawimy się z małolatami. Gdzieś Hiszpania za górami, a tu gmina przy Miernów jest z nami. Raz się żyje, śpiewajmy radośnie w ten czas. Śpiew ten jest dzisiaj w sam raz. Ole! Przygotowane do założenia na wędkę. No zobacz, no wyglądają o tak. Noż przecież ja tego w życiu nie rozpączę. Noż już diabli nadali. Uspokój się. A. Nie puść diabła. Wczoraj też się popisywałeś. No to masz. Bo słuchaj, bo do domu możemy nie wrócić. Co tam, chłopaki? Co się dzieje? Nad czym tak rozprawiacie? Ty, no zobacz, co mi ten Belze jakiś tam zrobił. No przecież to jest... No faktycznie. Człowieku, to nie Belze, tylko Belzebub. Nie wkurzaj go, zapamiętaj. Przestańcie już hałasować, ile można. A, no już dobrze. No wiem. Ale czas mu się kończy. No wiem. Pamiętacie, co mówił? Oczywiście. No, pamiętamy. Powiedział, że ma 24 godziny, a to niewiele mu czasu zostało na dokończenie tej swoistej spowiedzi. Musi przyjść. Jeśli nie chce nadal tułać się po świecie bez możliwości powrotu do swoich. O, Jezu, ciekawe, ciekawe. No, ciekawe, co on tam wymyśli. Ciekawe. Tak. Czasu mam coraz mniejsze. I przez to coraz gorzej się czuję. To po co traciłeś energię? Żeby mi żyłki splątać, skudlić. Dziadu, nie zdenerwowałeś. Choć siły tracę, to jeszcze wiele mogę. To dlatego wczoraj tak szybko uciekłeś i nie mogłeś dokończyć tej swojej niechlubnej historii. O co pytasz? O nic. Niechlubnej, tak. Niechlubnej, bo baby. Topielica i zakonnica mnie odpiły. Palił mnie wstyd, a to byłoby dla was niebezpieczne. A dla widma to nie? Nie, bo ono nie ma ciała. Contra spes pero. Co on tam mam roczy? Contra spes pero. Co on tam mam roczy? Nie, zaraz ci powiem, tylko poszukam w telefonie. O, jest, wierzę wbrew nadziei. Co znaczy, w co wierzy? Chwileczkę. Wierzy, że uda mu się wrócić do swoich. Chociaż nadziei ma coraz to mniej. A, rozumiem, a choć nie rozumiem. Agatę, idź precz. To przez ciebie ta zakonnica odnalazła mój skarb. Przeleżał on w głębinie x lat. Nie wiedział więc, nie wiedział nic człowiek, nie wiedział więc świat. Belze, co tobie? O panu się i opowiadaj, bo czasu masz już coraz mniej. Tak, słuchajcie, ale nie przerywajcie. Gdy pierwszy kur zapiał, gwałtowność mojej ucieczki sprawiła, że skarb mój ukryty w tej tu ziemi przed wścibskimi biesami zamienił się w kuferek srebrnych grzywien i spoczął na dnie jeziora, które dla was przecież wykopałem. Dla nas?
Któż to tym razem? To ten bakszczyl Katarzyna! Choć piasek jeziorny przez fal zbytni ruch pokrył kuferek, szczelnie otulił jak puch. To kryształ wód czystych przyzywał spragnionych. Przybyłam więc z dzbanem, bo woda w jeziorze moc i siłę ma. Milcz, kobieto przeklęta. To moja historia. Tyś z niej wyklęta. O nie, Belzebubciu, wysłuchasz, by przeżyć swą klęskę raz jeszcze. Już raz kolejny jest u źródła. Pochyla się nisko nad wody czyste, widzi piękno jeziora przejrzyste. Wpatruje się w to, z dzbanem glinianym zanurza swą dłoń. A tu belc jakże zabrzmiało złowrogo. Dzban się rozleciał, nie sklei na nowo. Chce zebrać skorupy, lecz dostęp utrudnia stos suchych gałęzi rzucanych w przeszłości na symbol więzi. Więzi z cierpieniem i bólem matki, co z krzykiem tuliła dziecka zimne łapki, śmierć je zabrała z objęć gorących, w śnie swoim dziecię przygniotła niechcący. Dzieciobójczyni, tak mnie okrzyknięto. I drzwi wszystkie przede mną zamknięto. Kara mnie okrutna czekała, że dziecko zdusiłam, źle pilnowałam. Do worka mnie z piaskiem wsadzono i w nurt jeziora głęboko spuszczono. Od tamtej pory w tej części jeziora, kto przejść musi, gałąź wlecze z sobą na brzeg wody, by zakląć to miejsce, ducha i zmory. Zaś siostra nabożna dobrze o tym wie. Dzban przepadł. O co się rozbił? Gdzie popełniłam błąd? Sprawdzę to miejsce. O, spory kamień. Skąd? Lecz co to? Tuż pod nim leży jakieś coś. Rośnie jej ciekawość, a potem i złość. Próbuje wyciągnąć, kaleczy swą dłoń, wtem woda wezbrała, bo czart ruszył jej toń, nie chciałby siostra odkryła, co tam jest. Siostrzyczka nie rezygnuje, nie ustępuje, szarpie coś wytrwale. Chłód wody ogarnął całe jej ciało, wydobyć szkatułkę się jednak dało. Próbuje otworzyć, wtem jęk słyszy z byciem. To zjawa prosi ją płaczliwie. Nie daj mej duszy bez końca się błąkać. Ma wina jest wielka, jak długo błąd ma trwać. Odkryłaś skarb wielki dla Bożej chwały. Proszę, złóż ten skarb za moją duszę. Jest mi źle, do kościoła wrócić muszę. I wiem, że tylko ty możesz mi pomóc, gdy skarbem im zechcesz dom Boży wspomóc. Błagam, błagam cię na niewinność mego dziecka. Słowa płynęły jak strumień łez gorzkich. Zaś diabeł lęk chciał wzbudzić u Bożej sługi. Jej czyny go ranią. Wie, co chce zrobić ze skarbem odkrytym. Nie, jego skarb nie będzie tak użytym. Chce siostrze przeszkodzić. To jest ofiara dla naszej świątyni i odkupienie grzechu dzieciobójczyni. Niech kościół nasz wspaniałym będzie. Jego wezwanie znane wszystkim wszędzie.
Katarzyna spełniła prośbę Zjawy i odbudowę kościoła obawy. Potem dzieje jego różnie się plotły, lecz nie lękano się już czarta klątwy. My się nie boimy, i z diabelstwa rozbroimy. Zaraz. Nie rozbroiliście. Nie tak łatwo z diabłem. Co mi teraz pozostaje? Widzisz? Już straciłem moc diabelską. I z boleścią to przyznaję, że już z wami pozostałem. Nareszcie! Błękit jeziora dokoła, a tam w oddali gdzieś las. Słońce i przestrzeń nas woła, tutaj więc spędź wolny czas. Przy Biernowskie, jakie cudne, gdzie jest taka druga wieś. Tu przeżyjesz życia kres. Do namiotu, do ogniska trzeba wracać, pora czas. Już nadchodzi nocka bliska, przy Biernowskie witam was. Piękna jest nasza kraina, domy bielutkie jak śnieg. A nad jeziorem dziewczyna, chciałbym z nią przeżyć choć wiek. Przy Biernowskie, jakie cudne, gdzie jest taka druga wieś. Tu przeżyjesz życia kres. Do namiotu, do ogniska trzeba wracać, pora czas. Już nadchodzi nocka bliska, przy Biernowskie żegnam was. Dziękujemy serdecznie państwu za uwagę i za brawa. Chciałam zaznaczyć, że artyści, którzy wystąpili przed chwileczką przed państwem, to jest tak zwany pierwszy plan. Ale nie wiem, czy wartość przedstawienia byłaby taka, jaka jest obecnie, a to już jest państwa ocena, gdyby nie plan drugi, jakże ważny, jakże istotny. I dlatego proszę artystów drugiego planu tutaj do nas. Serdecznie dziękujemy.